To prawdziwy test wytrzymałości dla Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, 55L. Od czasu, gdy jej, mąż Paweł Królikowski, 58L, wylądował w szpitalu, wszystko jest na jej głowie. Aktorka bardzo martwi się o ukochanego, dlatego jej domem stał się szpitalem, gdyż nie chce zostawiać męża samego. Ich życie zmieniło się teraz całkowicie. Dziś wszystko, podporządkowała pod potrzeby męża. Małgorzata Ostrowska-Królikowska robi co może, żeby tylko Paweł Królikowski odzyskiwał siły i wracał do zdrowia. Reklama bo pobyt w szpitalu, do którego trafił tuż przed Bożym Narodzeniem, jest dla niego bardzo trudny. Aktor wciąż przebywa na oddziale neurochirurgii w jednym z warszawskich szpitali. Jego stan jest poważny. Małgorzata każdą wolną chwilę spędza przy mężu. Jeśli ma jakieś zachcianki, Gonia przygotowuje mu wszystko. Dba, pielęgnuje, opowiada, co dzieje się w domu i w zaspie, bo on chce być na bieżąco, zdradza, przyjaciel rodziny. Życie aktorki i jej rodziny stanęło na głowie. Ich dom w Zalesiu dzisiaj jest bardziej hotelem niż domem, bo codzienne pokonywanie sześćdziesiąt kilometrów w jedną stronę i tyle, samo. Żeby wrócić do domu, bywa trudne. Dlatego najczęściej zostaje w Warszawie u syna, Antka. On czuje odpowiedzialność za rodzeństwo i za nas. Zawsze mogę na niego liczyć. Wyznała niedawno Ostrowska królikowska. Ostatnio rozmawiała też z producentami serialu klan. Nie ma w zwyczaju nikogo o nic prosić, ale tym razem sytuacja jest wyjątkowa. Dlatego poprosiła o ułożenie grafiku, tak aby kumulował się w kilkunastu dniach w miesiącu. Razem z rodziną zastanawiają się nad leczeniem i rehabilitacją Pawła w Niemczech. Jeśli dojdzie ten plan do skutku, Małgorzata chce być tam, przy nim, zdradza przyjaciel aktorskiej pary. Małgorzata wciąż nie przestaje drżeć o zdrowie męża, ale wierzy, że będzie dobrze. Dlatego nie przestaje się modlić o zdrowie, męża i wierzyć, że on wkrótce wróci do ich domu w Zalesiu. Tu, gdzie ma swój ulubiony fotel, kominek i ukochane dzieci, które działają na niego jak balsam. Zobacz, więcej materiałów wideo.